Cześć kochani, witamy Was z naszego azylu w Roginicach. Tu moja córka Zosia. Wolontariuszka. Co, zaczynamy cykl filmów z Roginic na nasz kanał na YouTubie, dlatego zachęcamy Was, żebyście zostawili lajka, zostawili suba, bo może YouTube nam pomoże i będziemy mieć środki na utrzymywanie zwierząt też z tej platformy, a Wy dzięki oglądaniu naszego kanału dowiecie się, kto tu mieszka, dowiecie się trochę o niby popularnych, ale nadal tajemniczych zwierzętach, jakimi są na przykład krowy czy konie. Także zapraszamy Was serdecznie do oglądania. Jesteśmy w miejscowości Roginice Wypychy 16 numer. To jest w województwie podlaskim w gminie Mały Płock na trasie z Warszawy do Giżycka. Czekamy na obwodnicę. Jest godzina 7:17. No i to jest czas, kiedy u nas w azylu karmi się zwierzęta. Mamy w tej chwili pod opieką ponad 70 zwierząt gospodarskich, głównie konie i krowy. Koni jest ponad 30, krów jest 15, mamy cielaki, kucyki, owce, szopy pracze, lisy. I te wszystkie zwierzęta postaramy się Wam dzisiaj tak skrótowo przedstawić i pokazać też, jak je karmimy. Najmłodsze nasze cielaki krzyczą, bo są bardzo punktualne. Zwierzęta są niesamowite pod tym względem. Jedzą o 7:30, w związku z tym one bez zegarków wiedzą. Z tyłu się szykuje do pomocy mój mąż, Konrad. Tu jeszcze między nami zobaczycie nasze psy. Jeden pies szuka domu, potem się dowiecie, który. Jeden pies jest naszym domowym psem, a jeden pies jest naszym tutejszym psiakiem. Gospodarstwo jest nasze od roku. Jesteśmy przed remontami albo w ich trakcie, więc działamy, ale zwierzęta chcą mieć zapewnioną troskę, opiekę i jedzenie, a nie pałace, więc do pałaców nie doszliśmy. No to zaczynamy szykować jedzenie. Szykujemy jedzenie na naszych staruszków, uważaj, nie zawij się. I cielaków, bo oni jedzą jego piersi. Staruszków końskich mamy 7. Są to konie powyżej 25 roku życia. I część z nich nie ma zębów, więc karmimy je co kilka godzin papkami. Cała reszta je 2-3 razy dziennie. Co to? To jest mielony owies. To jest mieszanka dla osiowa. Do tego olej. Przeciwutleniacz. Trochę ziółek, akurat teraz lukrecji. I otręb.
I idziemy do koni. Już słychać nasz rogaty chór co porannej pieśni. No. Idziemy karmić cielaki? Mhm. Powiedz mi, mamy oszczędny. No, cielaków będzie. Śmiech. O miarce. Gosieńko, obsamy do niego. Tutaj, Zosiu. Mieszamy? Specjalny badl do mieszania. Trzeba to dobrze wymieszać. Konie jedzą paszę, która musi być lekko wilgotna, jeżeli ma otrębę, a krową daje się na sucho. Bo krowy same jako przeżuwacze produkują bardzo dużo śliny, kiedy jedzą. A to mieszanie jest po to, aby nie było czuć tylko jednego składnika, czyli w moim przypadku outro, ale też owiec, pasze, otręby i właśnie tą kukurydzę. Ponieważ nasze cielaki są malutkie i nie mają mamy, dostają dodatkowo mleko w proszku. Jest to mleko dla cielaków. Pachnie ono wanilią, a małe krowy, w ogóle krowy, nie wiem czy wiecie, bardzo lubią zapach wanilii. Jest on dla nich bardzo kuszący i chętnie zjadają takie jedzenie. Idziemy. Już tam czekają i muczą. Już kochanie. Zaraz przyjdziemy. A nie wychodzimy. Nie wychodzimy. Niecałe. Thank you.
Nie! Dajemy owcom w takich siatkach, żeby siano się mniej niszczyło i brudziło, a one mogły sobie spokojnie jeść. Owce są, co jest istotne, już niektóre po goleniu, niektóre przed. A dzisiaj będziemy golić kolejne owce, bo jest już czas. Robimy to od jakiegoś czasu sami. I dzięki Konradowi świetnie nam idzie. Okazuje się, że umiejętności golenia własnej głowy można przełożyć na umiejętność golenia owiec. Teraz idziemy do naszych tych wcześniej wspomnianych bezzębnych staruszków. A psik jest astmatykiem. Musi dostawać leki i papki. Leki. Większość naszych koni niestety jest lub była bardzo ciężko chora. Choroby różne. Przerabialiśmy rzekomy rak na czterech nogach, brak perystaltyki, żołądek, który się nie opróżniał u konia, przykurcz na czterech nogach, Cushing, astma, tak zwane RAO, no dużo wszystkiego tego. Konie są albo oddawane przez właścicieli, bo nie nadają się już do jazdy. Albo są kupione, ratowane przed rzeźnią, albo z odbiorów interwencyjnych. Takie mamy konie. Koni zdrowych na 34 mamy 5. Takich zupełnie zdrowych. Kuce to trochę stan umysłu, czego doskonałym reprezentantem jest nasz Patryk. Swoim podejściem do życia i do nas, i zachowaniem. Proszę. A psik? A psiku? Konie z astmą nie mogą dostawać normalnego siana, bo się duszą. Dostają siano moczone, które nie pyli. Takie też siano jest ładne. Ważne jest białko. Białko, zresztą jak ćwiczycie, to wiecie, białko jest budulcem mięśni. Około 30% dziennego żywienia krów stanowią tak zwane pasze treściwe. Pasza treściwa jest to mieszanka zboża, białka w postaci albo kukurydzy, albo tak jak u nas aktualnie makucha sojowego. I dodatków. U nas podstawą też jest taka podstawowa pasza końska, która zawiera dużo selenu, bo
jest bardzo duży problem w Polsce z selenem, a dla zwierząt takich jak konie czy krowy brak selenu może prowadzić do wielu chorób, a na końcu nawet śmierci. Więc nasze konie dostają dodatkowo selen i krowy dostają go tak samo. Mieszamy, Zosiu. Dawaj. O Boże! No. Ja tego patki nie zrobię. Dlatego ja akurat robię to ręką. To jest tyle warstw, że to jest ciężkie do mieszania z patykiem. Proszę, do tego w ogóle nie kocha. W dalszych częściach filmu przedstawimy Wam nasze shopy, bo akurat na dziś mamy zaplanowaną budowę placu zabaw. Dla nich shopów mamy 16. Shopy są w Polsce uznane za zwierzęta gatunków inwazyjnych. W związku z tym można je albo zamknąć w takich azylach jak nasz, albo zabić, ponieważ gatunki uznane za gatunki inwazyjne oznacza to, że takie zwierzęta szkodzą i zabijają nasze rodzime gatunki zwierząt dzikich. I faktycznie dorosły szop jest w stanie poradzić sobie z dorosłym bocianem. A niestety szopy bardzo lubią jajka. W związku z tym na przykład w okresie lęgowym naszych rodzimych ptaków po prostu wchodzą do gniazd i kradną jajka. Stąd jest decyzja o tym, żeby je, brzydko mówiąc, eksterminować z natury. Nie jest to absolutnie wina szopów. Jest to wina ludzi, którzy wprowadzili szopy do Polski. Wypuścili je, no a one, jak każde zwierzęta, się rozmnożyły i zaczęły zagrażać naszym rodzimym gatunkom. W Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzą szopy pracze Ameryki Północnej, żyją one trochę analogicznie do naszych miejskich szczurów, to znaczy przeniosły się do miast i tam koczują w śmietnikach. U nas jest ich bardzo dużo w Polsce Zachodniej. Do nas na Podlasie jeszcze nie doszły, a nasz azyl dla szopów jest w tym rejonie jedyny. Podobnie jak nasz azyl dla zwierząt gospodarskich, nie ma w województwie podlaskim ani warmińsko-mazurskim żadnego azylu dla zwierząt gospodarskich. Teraz, mój mężu, musisz nam to przenieść na taczkę, bo my z Zosią możemy próbować. Zosiu, próbujemy, czy jesteśmy silne? Dobra. A to się zwala, ale dobra. No kurde, dobra. Gdzie? Na taczkę. Ostrożnie. Może ja pójdę pierwsza. Dobra. Do tej? My jednak silne jesteśmy. Jedziemy karmić krowy. Ale to było kurde silne. Dobra. Przedstawiamy Wam Nelę, Jurka, Miśka, Muciego, Żanetę,
Karolinę. Karolinę z srokatą. Oreo. Oreo, który leży przy poidle. Matkę, Malwinę. Tak. To jest wymyślony. Idzie do nas nasz cielak Murek. Z tyłu jest Caroline. Co Juruś? Już karmimy. Już nie nagrywamy, już karmimy. Zosieńko jest po półtorej miarki na jeden żółb. Więc musisz dosypać pół, całą Jurkowi i... Ale dosypuj, dosypuj, dosypuj. Bo ona się... Czyli jeden i pół. Tak. Zosia, mam dla ciebie zadanie. No. Biegnij tam, gdzie stoi nasz chory byk. Tata tu będzie rozdawał, a ty biegnij, żeby on zjadł. Dobra, czekaj. Na ulicy? Na ulicy. Dawaj szybciutko, szybciutko. Nie. Od razu szybciutko, bo masz Oreo. Nie, właśnie. Oreoku. Do Maurycego, Zosia. Do Maurycego. A i on już został. Dawaj mu więcej. On. Jeszcze? No do wszystkich. Teraz Zosia, ty wracasz i lecisz dookoła tak jak one jedzą, to dajesz im tam jeszcze raz. Czyli teraz Karolinie, potem Oreo, szybciutko. Karolina! Karolina! Proszę, bym się wybiła. Wracaj w tamtą stronę. Dawaj, dawaj Zosiu, misiek! No trzeba się nabiegać. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Owce nakarmione, małe byki nakarmione, krowy nakarmione. Idziemy teraz przygotować specjalną paszę dla naszej super czwórki, która jest dwa razy dziennie dokarmiana. Jest godzina 8, więc idziemy przygotować kolejne 4 wiadra. Kolory mają tu znaczenie. Niebieskie wiadro dla Amory, pomarańczowe wiadro dla Lozanny, czarne wiadro dla Baśki i czerwone wiadro dla Giny. Ale wszystkie one mają bazę trawokulek i wysłodków, więc wrzucamy tutaj teraz trawokulki. Pyk. Ile miarek? Po dwie. Okej. Mamy to. Teraz idziemy komponować pozostałe składniki.
Tu mamy taką tajemniczą tablicę. Więc teraz tak, zabieramy się za Amorę i dorzucamy jej Lukrecję. Raz. I po jednej kapsułce pewnego specyfiku. Lucerna. Garść lucerny. Tak. Teraz jest Barbara, która dostaje 1,5 energii. Gastro. Kaszy. Okej. I tak samo Lukrecję i lucernę. Gina, półmiarki. Tak. Rokitnik lucerna. I mamy lozankę, niedawno przybyłą do nas, której dorzucamy 1,5 miareczki. Cyk. I tak samo lucernę. Czy my coś tu mamy jeszcze do dorzucenia? Amora, Gina. Gina dostaje miarkę selenu jeszcze. I olej kukurydziany. Wszystko elegancko, tyk, tyk, tyk. No i lecimy teraz rozdać to.
Tu macie Baśkę. Basia już wie, że będzie karmiona zaraz, bo to ta pora, więc jest zwarta i gotowa. Aby wyjść. Idziemy teraz rozłożyć dla każdej klaczy żarcie. Tak jak pamiętacie, wiadro niebieskie, Amora i to jest jej miejsce właśnie. Pyk. Jej żółw. Metodą trzech puknięć w wiadro. Mamy to. Jedziemy dalej. Jest czarne wiadro dla Basi. Basia ma tutaj swoje miejsce. Pyk. No i czerwone wiadro. Gina. Tak samo, metoda trzech puknięć. Wtedy wiadro jest czyste. Pyk. O. No i teraz zostało zaprosić na ucztę konie, które dokarmiamy. A na koniec jeszcze zostało wiadro pomarańczowe, dodamy je za mnie. Basia! Chodź, bo ty już byłaś chętna! Po niektórych koniach czasami trzeba chodzić, aby przyszły. No. Mi się po prostu najzwyczajniej nie chce. Lub nie wiedzą. Dzięki. Gdzie Basia? Jest Basia, proszę bardzo, Basienka. Zapraszamy. Proszę. Do swojego korita. Chyba wiesz. Amora! Zapraszam. Cześć, Dzina. Idzie. Dobrze. Chodź, Amora, chodź. Dzięki. Chodź, bo cię Michał ominie. Dzięki, chodź. Chodź, chodź. Super. Brawo. Przypinamy każdego konia. Tutaj macie Amorę, aby nam najzwyczajniej na świecie nie uciekła. Tutaj Basia idzie. Basiu, do swojego. Tutaj. Tutaj, Basia. Dobry koń. Super. Jeszcze Dzinka. Tam. Ten biały koń. Tata prowadzi Dzinę. Zobaczcie, jaka ona jest już wielka. Tutaj... Nie ma klamry, bo raz poszło z nią, więc ją po prostu tak przypina. Lecimy do Lozanny teraz. Hej, Lozanka jest tutaj. To jest Lozanny miejsce, bo ona po prostu tutaj, jak do nas przyjechała, to poszła właśnie na okrągłek i tutaj sobie je, żeby jej żadne konie nie zabierały. Tutaj tu kładzie niski, znaczy wiaderko jej kładzie. Po prostu. A ona już wie, że ma iść. Chodź, Lozanny, chodź. A bo ona chce tędy wejść, a tędy nie ma przejścia. Idzie właśnie do zamka. Teraz czekamy, aż przejdzie. Konie są już po śniadaniu. My też. Już zostały wypuszczone z powrotem na padoki. No dla nas teraz czas na lanie wody do wanien. Część padoków ma poidła automatyczne, które się same napełniają, więc my w tym nie uczestniczymy. No a część jeszcze nie, jeszcze jesteśmy na żeliwnych wannach. No więc szlaufy w rękę. Na szczęście praktycznie wszystkie padoki mają doprowadzoną w tym roku wodę, więc jest nam znacznie łatwiej, bo kiedyś musieliśmy ciągnąć szlaufy z domu. Teraz znacznie szybciej i mniej problemowo. Nie trzeba ciągnąć 300 metrów szlaufa. Trzeba tylko w takim ujęciu wody w terenie po
prostu tą wodę odkręcić i nalać. Robimy takie rzeczy tylko dzięki naszym darczyńcom. O, poczekajcie, bo się jakiś robak topi. Hobbystycznie robaki ratuje z wanien. I teraz go wyratujemy. O, wyratowaliśmy robaka. Chrabąszcza, nie robaka. Moja mama mnie nauczyła kochać chrabąszcze i od tamtej pory kocham chrabąszcze. No i co? Potem dostarczyć siano i zaczynamy pracę. Dzisiaj będziemy golić kolejne owce, bo dzisiaj będziemy golić kolejne owce, bo dzisiaj będziemy golić kolejne owce. Moments later. Miało być dzisiaj wędzanie szopów, ale plany mają do siebie, że lubią się zmieniać. Były za to odwiedziny w azylu, gości, jak to w majówkę. No więc teraz przed nami końcówka dnia. Powtórka z karmienia takiego samego, jak widzieliście rano. Plus szopy, które pokażemy za chwilę. Przyszłam zapytać, bo mieliśmy dzisiaj dla naszych widzów nagrać, jak skręcamy plac zabaw szopom. I co nam przeszkodziło? Słuchaj, ja to tak zmontuję, bo ja jestem montażystą, że wszystko będzie w jednym filmie i powiemy, że to było jutro. Ale ja już powiedziałam, że nie, że robimy to jutro. To ja dogram, że jednak się rozmyśliliśmy już tam po prostu ten. Będziemy robić. Ale dzisiaj. Ja chciałam, żeby to było w materiale. No będzie w materiale. To co teraz mówisz, żebyś coś powiedział do materiału, a tak to mogę wyłączyć nagrywanie. Do czego? Nie ma. No, zastaliśmy się tutaj pod wieczór. Miało być dzisiaj skręcanie budowli dla szopów i co? I będzie. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj. Jest prawie 20. I tak, ale zobacz tam, już podwaliny są zrobione. Teren jest wyrównany, już podłoga powstała. Ja to skręcałem dzisiaj, no z godzinę. Deska po desce. Lakierowane to było, żeby to wytrwało trochę. Ile skręcał? 3 minuty? 3 minuty, proszę cię. Szopek. Ile to trwało? Szopuniu. A ty jak sądzisz? No i co? Kończymy dzisiejszy dzień sprzątaniem kuwet. No, tak jak mówię, są rzeczy ważne. Ważniejsze. Absolutnie ważne jest, żeby szopy miały po żon dek.